Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej proroctwa i dzisiaj proroctwo mesjańskie. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. No właśnie. I przeczytałem specjalnie tak troszkę mało, powiedzmy, mesjańsko, bo jak się czyta mesjańsko, to się czyta werset 14, a 15 i 16 się omija, bo ten 15 i 16 po prostu nie za bardzo pasuje do Jezusa. I jest to jakaś, myślę, egzemplifikacja, czyli przykład na to, jak właśnie mesjańskie proroctwa nastręczają różne kłopoty. No bo z jednej strony jakby ten 14 werset sam sobie, który zresztą jest cytowany w Ewangelii Mateusza, brzmi bardzo mesjańsko, tak? Panna pocznie, porodzi syna, nazwie go imieniem Bóg z nami. No piękne, po prostu ewidentnie pasuje do Pana Jezusa. No ale z drugiej strony, jak patrzymy na cały kontekst, kontekst jest taki, że Achaz nie chce znaku od Pana, a Pan mówi, ale ja i tak ci dam znak i moim znakiem będzie właśnie to, co przeczytaliśmy. To znaczy, że będzie takie dziecko, Panna pocznie syna, nazwie go synem Immanuel i powiedzmy tam tych kilka lat, dopóki się nie nauczy wybierać, odrzucać dobre, a wybierać dobre, to wtedy ci króle, przed którymi drżysz, ja ci pokażę, że ja sobie z nimi poradzę. No i ten kontekst, słuchajcie, spełnił się w czasach Izajasza, czyli gdzieś tam w 8 wieku przed naszą erą. I można zadać pytanie, jak to się w takim razie odnosi do Mesjasza. No i generalnie odnosi się, można powiedzieć, w taki sposób średni. Średni, to znaczy w tym sensie, że na pewno nie wprost. I można zadać pytanie, czemu właśnie Mateusz odnosi się do Pana Jezusa. I generalnie wydaje mi się, że najlepszym takim wyjaśnieniem, które jest, znaczy są dwa, może tak. Jedno wyjaśnienie to jest takie, że po prostu patrząc na Jezusa, Mateusz czy inni ewangeliści widzą tak dużo analogii, tak dużo skojarzeń z Panem Jezusem, że jakby widzą, że nie wprost to wszystko zapowiada Chrystusa. Nie wprost. Innymi słowy, jakby argument nie opiera się na tym, że to jest wprost mesjańskie, ale argument się opiera na tym, że choć nie jest to wprost, to przez to, że tyle tych wszystkich analogii jakby się kumuluje w tej jednej osobie, no to jedna osoba nie może tego wszystkiego w sposób przypadkowy, w sposób bez Boga w sobie realizować. I to jest jakby jedna taka myśl. I ta myśl, myślę, że jest prawdziwa. To znaczy, kiedy spojrzymy na dużo innych różnych wątków, które gdzieś się skupiają w Panu Jezusie, to widzimy, że właśnie jest dużo takich, można by powiedzieć, pozornie niekoniecznie świadczących o Mesjaszu proroctw i historii, zagadkowych momentów właśnie z dziejów Izraela, które jakby skupiają się jak w soczewce właśnie w życiu i w historii Jezusa Chrystusa. Ale można by zadać inne pytanie i można by zadać pytanie, dlaczego nie jest tak wprost powiedziane o Mesjaszu to, jaki Mesjasz będzie, to co zrobi, to kim będzie, jak to wszystko się spełni i zrealizuje. I to jest pytanie bardzo trudne. Znaczy, to pytanie jest tak naprawdę pytaniem no niełatwym, trochę takim spekulatywnym, bo jakby ciężko wejrzeć w Boże intencje i ciężko stwierdzić, czemu tak, a nie inaczej Bóg zadziałał. Jakby to zawsze jest obarczone jakimś błędem i nigdy nie jest to proste, kiedy jakby próbujemy sięgnąć głębiej, tak? Bo jakby poza zasłonę, do Bożych motywacji, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej. Ale przeczytałem ostatnio książkę właśnie Heizera, jest on gdzieś tam to w kilku wykładach też powiedział, że on jakby widzi w tym pewien celową strategię zmylenia przeciwnika. Znaczy, że kiedy Chrystus stał się człowiekiem, to w jakimś sensie
w jakimś sensie stał się podatny na, oczywiście nie w 100%, no bo wszechmoc Boża działa, więc, więc tak naprawdę wchodzimy właśnie w tę logię spekulatywną, więc nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić inaczej jak przez przybliżenie. Ale generalnie jego argument jest taki, że żeby tą wojnę duchową wygrać, to Syn Boży musiał szatana i demony zwieść. Musiał zwieść, czyli musiał w taki sposób zadziałać, żeby one do końca nie były pewne, jak on ma wygrać, w jaki sposób to wszystko się ma dokonać. Jak te wszystkie zapowiedzi zwycięstwa Mesjasza mają się zrealizować. I co? No i właśnie, to jest ciekawy argument. Jakby nie chcę was przekonywać do niego, bo to chyba każdy sam musi... Mówię, tak jak, jakby to nie jest objawiony argument. Chociaż tłumaczy objawiony materiał. To znaczy on tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej pewne rzeczy się zrealizowały. Dlaczego jest pewna niejasność w zapowiedziach mesjańskich w Starym Testamencie? Znaczy jest jasność w tym, że Mesjasz będzie, jest jasność w tym, że zbawi lud od grzechów jego, jest jasność w psalmie 110 o tym, że zasiądzie na tronie, że będzie kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Czyli jakby są pewne jasne punkty, ale jak te punkty zostaną połączone, no tutaj takiej jasności nie ma. No i no właśnie, i tutaj trzeba zadać pytanie sobie, dlaczego nie ma tej jasności? Jakby dlaczego tak to Bóg wybrał zrobić? I tak jak powiedziałem, no nie ma tego objawionego, więc tak naprawdę możemy odpowiedzi dawać bardzo różne. No i no właśnie. I mamy też taką odpowiedź, która właśnie mówi o tej walce duchowej, która mówi o tym, że jakby było to celowe zwodzenie przeciwnika, że było to celowe działanie Boże po to, żeby plan Boży odkupienia ludzkości przez śmierć Chrystusa na krzyżu został zrealizowany. Czy tak jest? Nie wiem, ale podoba mi się ten argument. Tak mogę powiedzieć. Czy mnie przekonuje na 100%? Może nie na 100%, ale na jakieś 80%. Myślę, że mnie przekonuje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie są to proste sprawy. To jest fakt. No i coś musimy z tym zrobić. Jakoś to musimy rozstrzygnąć. Także tyle jakby tego wyjaśnienia. Tak jak powiedziałem, są czystsze, jaśniejsze miejsca. No ale to też jest, jakby nie patrzył, proroctwo, na które się Mateusz powołuje. I no właśnie, i trzeba je jakoś rozumieć, i trzeba je jakoś zinterpretować. Także jakkolwiek byśmy tego nie robili, jakoś to trzeba zrobić. Jeśli macie jakieś inne propozycje, to chętnie od was usłyszę. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że odkupienie się dokonało. Dziękujemy za to, że Mesjasz jest zapowiedziany w Starym Testamencie. I daj nam, Boże, mądrość i wejrzenie od Twojego Ducha Świętego, abyśmy widzieli wyraźnie Twojego Syna, Jego misję i to, co się dokonało, o czym mówi nam Ewangelia. Wierzyli w to. I Panie, w tych różnych trudnych miejscach, które gdzieś te wszystkie elementy spalają, scalają, Panie, proszę, żebyś nam po prostu sam w tym pomagał i budował naszą wiarę. Polecam wspieranie mojej służby. Z Bogiem i do zobaczenia.